Weź się Marcin schyl, bo tam ryba jest. To nagrywasz? No nagrywam. Znaczy możesz wziąć ponagrywać. Trzymaj. Ja wam mówię, każda wizyta nad wodą procentuje czymś nowym. Teraz będzie moja druga wizyta nad tym jeziorem. Pierwszą już widzieliście. Dzisiaj popołudniowy spinning. Dzisiaj zostawiam gruntówki, zostawiam białoryb. Mamy godzinę, no już prawie 15, więc najprawdopodobniej za jakąś godzinkę dopiero będę na wodzie. A moim kompanem tej wyprawy będzie kolega Marcin, którego niebawem poznacie. Kolega Marcin właśnie polecił mi to jezioro. No i dzisiaj chce mi pokazać, jak dobrać się do tamtejszych szczupaków. Marcin jest kapitanem tej wyprawy, więc ja tutaj nie mam nic za wiele do powiedzenia, ale nawet dobrze, ponieważ kolega zna jezioro. Rybka. Okoń prawie wielkości tego wowlera, ale... ale jest rybka. Ale jest rybka. Zaciekawiony okoń. Jest jeszcze czy odpłynął? Jest, za tym. Zaprzynęto, tu jest. Poszedł. No jest, dziuby. No teraz to, tu jest. Aha. Taki ładnie ubarwiony. Ładne kolory. Gdyby było słońce, to by było go widać. Tak to nie wiem, czy go kamera uchwyci, ale o jest rzeczywiście, no. Dobrze, zacumowaliśmy na samym środku jeziora. Coś niesamowitego, tak ławka jest. Naprawdę jestem pełen podziwu. Tutaj zobaczcie dookoła. Na pewno muszą być wypłycenia, skoro widać roślinność. Więc na pewno ten pomost jest wybudowany na jakiejś górce. Właśnie mówię do Marcina, na co tutaj zarzucić, bo mamy jeden spinnik na okoń, drugi na szczupaka. I w tym momencie, jak wypowiedziałem te słowa, bach! Pierwszy rzut.
jest szczupak. Ale jary. Ale jary, pierwsze graty. Pomost robi robotę na środku jeziora. Tego twojego niezawodnego flagowca uderzył? Tak, to jest killer. Zdjęcie? Dawaj, palimy fotę. Niech rośnie większy. Spróbujemy na woblerka. Ja zobaczyłem coś takiego. Żegnamy pomost na środku jeziora. Tak, robimy dosyć krótkie przystanki, ponieważ nie ma za wiele czasu. Tak jak wam wcześniej mówiłem, jest to taki spontaniczny, krótki wypad na spinning. Dlatego też nie chcemy się, że tak powiem, w jednym miejscu za długo zakotwiczyć. Marcin już zadowolony, szczupaczek już jest. Ja na razie jeszcze muszę zapłacić frycowe. Frycowe nowego jeziora. Aura się zrobiła mega przyjemna, wiaterek taki delikatny, trochę słońca, trochę chmurek, naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie. To co ty widzisz, to inni nie zobaczą. Nie, no właśnie muszę się podzielić, muszę się z wami podzielić tym, bo po prostu jest bajunia, zobaczcie na to. Zbudowane pewnie w latach 80-tych, 90-tych. Jak podejrzewam, tutaj było Eldorado z rybostanem. Ale klimacik jest cudowny. Marcin wyciąga karpia z grążeli, słuchajcie. O, 20 plus będzie. Misja. Ładnie ci zaparkowałem. Odczep go od razu w wodzie, nie? Nie będziemy go ważyć. Piękna zatoczka, natomiast nie widać tutaj za bardzo żywotności ryb. Drobnicy też za wiele tutaj nie widzimy, więc nie zajmujemy się za wiele czasu, od razu płyniemy na nową miejscówkę, bo dzień niebawem się skończy, a Marcin mi tu jeszcze obiecał, że podpłyniemy w miejsce, gdzie będą szczupaki brały. W tym momencie trollingujemy. I jest wesoło. Słoneczko świeci. Piękna pogoda. Cudnie. To nagrywałem, ja wiem, ale jeszcze raz. Jeszcze raz.
Dzięki. Nie. Kopięty delikatnie. Siema. Panie Marcinie, przede wszystkim dziękuję za to, że mi podarowałeś woblera. Zobacz, jak wisiał delikatnie. Walka. To nie karp. To nie karp. Buba, prezentujesz szczupaka, uwaga. Jest. Jest piękne podsumowanie dnia. Na koniec dnia. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, szybką fotkę poproszę jeszcze i do wody. Ale to nie było spektakularne wypuszczenie. Zabrakło ci trochę gracji. Tak jak Marcin obiecał, że mnie zabierze na miejscówkę, gdzie są szczupaki, tak właśnie widzieliście, szczupaczek się zameldował. Mówić masz. I z tej perspektywy takiej piękna, w ogóle otoczenia wspaniałego, naprawdę Polska jest pięknym krajem, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to jest naprawdę przepiękny kraj. Miałem świetny humor, super, ale po tym szczupaku to ja wam powiem, że jest po prostu taki humor. A to jeszcze nie koniec, bo mam jeszcze przeczucie, że któryś z nas będzie miał jakieś fajne branko. Co prawda już ostatnie minuty wędkowania, bo kawałek drogi przed nami do płynięcia i tam za wiele nie będziemy już wędkować dzisiaj. Ale mimo wszystko patrzcie do końca tego filmu, bo będzie się jeszcze działo. Będzie się jeszcze działo. Weź się Marcin schyl, bo tam ryba jest. A to nagrywasz? No nagrywam. A czy możesz wziąć ponagrywać? Trzymaj. Czekaj, muszę pójść. Dawaj go na drugą stronę. Tu? No, tu go. A nie, tu wędki. Tu. Odpłyń kawałek od trzy Marcin. Płynę. Jest. Walka. Wyskocz. Tak, to gdzieś piesa. No, piesa. To tak. Tak, jeszcze. Nie, zakaczony jest dobrze. Dobrze. O, ładny. Mniejszy od tamtego. Mniejszy. No, ale zawsze. Norbi zaraz uratuje pacjenta dzielnego. Szybka miara? Czy nie mierzymy? Ile będzie miał? 40. No to nie mierzymy. Tylko poproszę o zdjęcie. Marcin, że będziemy przyjeżdżać, co? Jak będzie się okazja jeszcze spotkać. Ty ci już nie zabiorę. Łapiesz więcej ryb ode mnie. O, już nie chcę zabrać kolega. Zabiorę. Jesienią. Jesienią, a my mamy zimę. My mamy zimę i czekamy do wiosny, a wy czekajcie na trzeci odcinek z Leśnego Jeziora. Jak widzicie, ja tu jeszcze trolling do samego końca. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Hej. Siema, pozdrawiam. Do następnego.